Zakończył się nabór projektów do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Mławy, podobnie jak w poprzednich edycjach, mają do dyspozycji 300 tysięcy złotych. Kwota pozwoli na realizację inwestycji, jakie są przez nich najbardziej oczekiwane. To już trzecia edycja Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Widzimy to po liczbie wniosków, które do nas wpływają, i liczbie głosów. W 2016 roku mławianie oddali w sumie ponad 1400 głosów. Najwięcej zdobył zrealizowany już projekt, w ramach którego powstał plac zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W roku ubiegłym z liczbą głosów 1510 wygrał pomysł miejsca odpoczynku dla mieszkańców Wólki. Propozycje zgłaszane na przyszły rok muszą zostać wnikliwie przeanalizowane. Etap weryfikacji wniosków, jeżeli coś będzie nieodpowiednie, to wtedy poprosimy o ewentualną korektę i już 16 sierpnia poznamy wszystkie te projekty, które przeszły wstępną weryfikację i będą poddawane głosowaniu. Ostateczna lista zadań zakwalifikowanych do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miasta. Na głosowanie też będziemy mieli troszeczkę więcej czasu niż dotychczas, ponieważ głosowanie będzie trwało do połowy września tego roku. Wygrają projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania przeznaczonej na budżet obywatelski puli. Zwycięskie pomysły poznamy na początku października.